I ja wówczas zwróciłem uwagę, to później się też tam pojawiało również na spotkaniu w Sułkowicach, że należy indywidualnie kierować pisma do rolników. Prosimy do przodu, z przodu są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy do przodu. I ja wówczas tak jakby równolegle, przewidując, że proces pewnej korespondencji, jaka będzie no, następować na przykład między izbą a z Departamentem Koncesji, no, może być taki bardzo jednostronny, to taka tutaj istniała możliwość jeszcze skorzystania z procedury bardzo skutecznej indywidualnych wniosków rolników. Indywidualnych wniosków rolników, które już nie odnosiły się do samego procesu koncesyjnego, bo to już przepadło i było na to za późno, ale do kwestii udostępnienia posesji czy konkretnej działki na wykonanie odwiertu. Mam tutaj nawet zanotowane taką roboczą treść tego pisma. W związku z moim stanowiskiem przedstawionym w piśmie z dnia 2 czerwca 2011 skierowanym do Ministerstwa Środowiska uprzejmie informuję, że nie wyrażam zgody na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla brunatnego na nieruchomości gruntowej, której jestem właścicielem wraz z podaniem numeru tam nieruchomości, opisu działki i tak dalej. I mówiliśmy sobie wtedy, że ta trudna taka droga jest możliwie chyba jedyną skuteczną, która może tą koncesję uczynić martwą czy niewykonalną. I proszę Państwa, ja później z prasy, już nie pamiętam dokładnie tego, bo przyszła jesień, znowu praca i tak dalej, człowiek był zaabsorbowany gospodarstwem, czytam w prasie, że w stosunku do kilkudziesięciu osób koncesja została wycofana w stosunku do osób, które takie wnioski złożyły. Ja chciałbym teraz zapytać się, czy na sali są osoby, które złożyły wnioski zakazujące wejścia na teren celem dokonania odwiertu. I ja tym osobom bardzo dziękuję za podjęcie i proszę Państwa, gdyby tutaj był las rąk, ta koncesja byłaby koncesją niewykonalną. Tak, tylko wie Pan co, nam, jak pisaliśmy te pisma, nam powiedziano, że to jest ostatni dzień. No i nie, po prostu nie zdążyliśmy to wszystkie, tak nam powiedziano. To jest ostatni dzień na napisanie tego listu. Brawo, dajcie tej pani, bo ona w ogóle nie słychać. Proszę Państwa, okazało się, że jak się kołacze, to otworzą, jak się szuka, to się znajdzie. Koncesja w stosunku do no, kilkunastu, czy może dwudziestu osób akurat na tej sali została zawieszona. Tam nie będą dokonywane odwierty. Ilość tych odwiertów jest bodajże tam około 400, w tej chwili to już będzie mniej, czyli nadal tak jakby ilość wykonywanych odwiertów może to złoże określić, bo ich jest no zbyt dużo. I teraz trzeba sobie tutaj uczciwie i jasno powiedzieć, że jeżeli z jednej strony stołu, bo oczywiście druga strona całego procesu, PAK nie spał, nie? I na jednym stole, zajmę na to, trzeba się było wysilić indywidualnie, wysłać wniosek z pewną jeszcze obawą, czy on będzie no, formalnie
prawny i tak dalej, ale na apel, który, no mam nadzieję, że tutaj stowarzyszenie do rolników skierowało. I po jednej stronie stołu leżał ten wniosek i trochę własnego wysiłku i własnej odpowiedzialności, a po drugiej stronie stołu leżały jakieś tam określone marne pieniądze za wykonanie odwiertu. I za pewną taką bezmyślność, która nie tylko w stosunku do tych osób, które się zgodziły na wejście na swój grunt, ale w stosunku do tych, które się nie zgodziły i próbowały całą sprawę zablokować. I za pierwszym razem muszę powiedzieć, jak się dowiedziałem, że tych wniosków o zakaz wejścia i wycofania koncesji jest tylko kilkadziesiąt, to mnie pierwszy szlak trafił, jak, za jakie pieniądze odszkodowawcze robi się odwierty, to mnie trafił drugi raz szlak. Ale trzeci raz, to powiem uczciwie, to przebudzenie Miejskiej Górki też było dla mnie jakimś wstrząsem. Bo naprawdę dużo, ja widziałem dużo pracy po stronie tutaj gminy Krowia, ale Miejska Górka no długo się zbierała, żeby wybuchnąć w Sobiałkowie. Szkoda, że tak późno. Przepraszam, mogę mikrofon? Ja jestem rolnikiem z gminy Miejska Górka. Należę do stowarzyszenia Nasz Dom i muszę zdementować to, co pan mówi. Ponieważ w naszej gminie, ze strony samorządowców, ze strony burmistrza, o czym on zaprzecza, nie było informacji na ten temat. My się dowiedzieliśmy dopiero wtedy, gdy maszyny stały na topórce i były gotowe do odwiertów. Więc gdyby ktoś wcześniej, no kogo to jest zadanie? Nasze? Dowiadywać się, co się dzieje w gminie? Myślę, że samorządowców, natomiast oni spali cały czas, a może nie tyle spali, co świadomie nie udzielali nam informacji, co dzieje się na naszym podwórku. Dziękuję. Ja tutaj staram się być zawsze krytyczny wobec siebie i wobec własnej pracy i sądziłem, że stowarzyszenie działa po obydwu stronach tej granicy, zarówno po stronie Krowi, jak i po stronie Miejskiej Górki, że jest dobry przepływ informacji i to, co się dzieje w sprawie po stronie Krowi, dzieje się tak jakby równolegle po stronie Miejskiej Górki. A ja dopiero teraz. Ja przepraszam, bo może tu się będziecie oburzać, ale ja mam prawo do pewnego krytycyzmu, bo wydawało mi się, że można pójść w dobrą stronę, skoro na gminie Krowia dużo się w tej materii udawało zrobić. No i później troszeczkę poszło. Nie tak, jakbyśmy chcieli. Skoro mogło kilkadziesiąt osób zwrócić się z tymi, bo ja mówię, to była taka chyba ostatnia deska ratunku od strony no jakiejś prawnej, proceduralnej, nie? No bo teraz przed nami są działania no bardziej o charakterze no konfrontacyjnym, bo inaczej już się nie da. I skoro mogło kilkadziesiąt osób, to mogło i pewnie ponad 200, czy mogło około 300 złożyć takie wnioski i wówczas ten proces koncesyjny byłby procesem martwym. Ja przepraszam, mam pytanie. Pan tutaj zamierza skłócić rolników z Miejskiej Górki i zrobić, czy zamierza powiedzieć, co zrobić teraz, żeby pomóc temu zaradzić? Ja powiedziałem, że... Tutaj rozmawiamy... Nie, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy chyba wykonali swoją robotę w sposób należyty. Proszę pana, to jest oczywiste. Tylko pan jest tutaj po to, żeby nam pomóc w tym nieszczęściu, które się już stało. Proszę pana, no ja odpowiedziałem przed chwilą. Teraz to jest jedynie droga konfrontacyjna, bo innej już nie ma. Ja jestem rolnikiem też z gminy Miejska Górka. Ja bym prosił, jeżeli możemy, to do sedna sprawy, bo będziemy tu siedzieć do 12. Może oddajmy głos, zamiast słuchać tutaj pana wywodów, nie do końca ciekawych zresztą, naszym gościom, którzy ileś czasu musieli poświęcić, żeby do nas przyjechać i niech przedstawią to, co oni tam na co dzień przeżywają z kopalnią, czy przeżyli.